Nikt bardziej od nich nie wyczekiwał tych porannych promieni słońca. To była kolejna bezsenna noc dla mieszkańców Dobrzycy. To siedziałam do godziny w pół do drugiej, bo zapowiadali znowu deszcz, nie? Pani Elżbieta wsłuchiwała się w szelest plandeki, który od wczoraj jest jej prowizorycznym dachem. Półtora roku temu skończyła generalny remont w tym właśnie dachu. Jestem na emeryturze, mąż też, no to wiadomo, jaka sytuacja. Teraz też wszystko podrożało. Ulica Krótka liczy 20 domów. Wszystkie zostały uszkodzone. Dopiero dziś mieszkańcy byli w stanie oszacować skalę zniszczeń. Dzisiaj jeszcze patrzymy najpierw wstępnie, że tylko szyby, że rolety, a tu się okazuje, że całe okna trzeba wymienić, blachy na dachu pocięte normalnie jedno i w jedno, nie? To wszystko do wymiany. Trąba powietrzna zrywała dachy i na zasadzie domina przerzucała je na sąsiednie posesje, niszcząc kolejne dachy sąsiadów. Wierzę, że się uda ją odbudować, natomiast to już nie będzie ta sama ulica i ci sami mieszkańcy. W całej gminie bez dachu jest ponad 100 domów. Na dziś potrzebujemy dwóch rzeczy: materiałów budowlanych i środków pieniężnych. I co oszokujące, burmistrz przestrzega. Są osoby, które w tej chwili podszywają się i zbierają pieniądze bez wiedzy gminy. Jedyne konto zbiórki znajduje się na stronach internetowych gminy. Wojewoda Wielkopolski wczoraj zadeklarował pomoc. Mieszkańcy, którzy ucierpieli, mogą wnioskować o ponad do 200 tysięcy złotych na remont, odbudowę swoich domów. 5 domów nie nadaje się do zamieszkania. Pomagają bliscy, przyjaciele i sąsiedzi z ulicy Krótkiej. Dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli, bo sąsiedzi od samego rana tu pomagali. W Dobrzycy trwa wyścig z czasem. Pogoda znów się pogarsza. Ratujemy to, co zostało po prostu, żeby nie było większych zniszczeń, które już są, Pracują strażacy, kolejni są w gotowości. Wczoraj było ich tu w sumie 300. Do wieczora posprzątać to, no i niestety czekamy na, miejmy nadzieję, nie na najgorsze. Na czarny scenariusz przygotowano kolejne plandeki i folie. Ta noc przeminęła, ale boję się następnej. Strach, no, żeby nie wróciło to, co było wczoraj. To będzie kolejna, trzecia, bezsenna noc na ulicy Krótkiej. Pytanie, czy ostatnia? Stanisław Wryk, Wydarzenia, Dobrzyca.